Zobaczyłeś, że Gliwa wyszedł trochę przed linię bramkową i zdecydowałeś się na strzał z 25 metrów? Nie, po prostu widziałem, że obrońcy Zagłębia się cofają i że ciężko będzie zagrać prostopadłą piłkę, bo ktoś tam chyba wychodził na pozycję i zdecydowałem się na strzał. No to jest zawsze jakaś szansa na jakiś błąd, na rzut rożny, na to, że bramkarz wybije piłkę i ktoś dobije. Miałem wrażenie, że dzisiaj to była jedyna okazja do strzelenia gola, no bo w ataku takim stacjonarnym było ciężko się przedrzeć przez linię środkową gęstą Zagłębia Lubin. Ciężko. My tak czasami troszkę wolno rozgrywamy tą piłkę, ale no jak jest przeciwnik dobrze ustawiony, zwłaszcza blisko swojego pola karnego, no to jest ciężko, naprawdę ciężko się przebić. No. Od samego początku było widać, że Zagłębie Lubin tutaj dzisiaj też było zdecydowanie nastawione na to, żeby wygrać ten mecz. Nie było kalkulacji, choć takie bicie w mur z jednej i z drugiej strony. No oczywiście, no zwłaszcza, że chyba Zagłębie jeszcze nie wygrało meczu, no to uważali chyba, że to jest wspaniała okazja przy swoich trybunach wygrać. No a niestety my też wszędzie, gdzie jedziemy, czy to gramy u siebie, no gramy o 3 punkty. No i czasem to wyglądało, że cios za ciosem, no ale na szczęście my wygraliśmy. Spokojniej będzie się można teraz przygotowywać do tego ważnego meczu z Legią Warszawa, bo to rywal będzie trudniejszy niż Zagłębie. No tak, no, na pewno spokojnie sobie wracamy i w dobrych humorach do Krakowa, to jest ważne. No to nam dało trochę oddech, może skoczymy w tabeli, a mecz z Legią, to takie mecze to są sama przyjemność. Oczywiście podejdziemy do tego normalnie, do każdego meczu i będziemy się starali to wygrać.